Polecam, nie polecam grę Wu Long, Fallen Dynasty. Grę tę polecę fanom wymagających i dynamicznych souls lajków -like w stylu Sekiro czy Nioh. Spodoba się ona zwolennikom sztuk walki i dynamicznych choreografii w stylu filmów Hero czy Przyczajony Tygrys, Ukryty Smog. Polecę ją graczom lubiącym bądź chcącym zgłębić chińską mitologię, szczególnie tą z okresu Trzech Królestw. Polecę ją melomanom kochającym doskonałe etniczne sątraki. Spodoba się ona graczom lubiącym prosty, ale efektowny level design, a także osobom lubiącym kolorowe i przegięte koncepty potworów oraz postaci. Komu nie siądzie uląk? Nie spodoba on się osobom liczącym na porywającą fabułę. Nie spodoba on się graczom nieprzepadającymi za trudnymi grami z bardzo wysokim progiem wyjścia. Tutaj uwaga, pierwszego bossa próbowałem tu dwie godziny. Nie polece jej graczom, którzy mają alergię na systemy kontrowania i którzy liczą, że przejdą całą grę ciężkim buildem. Gra nie spodoba się ludziom liczącym na przełomowy system walk i gameplay, a także tym, którzy lubią wielopoziomowo napisane postacie. W Wulong Fallen Dynasty zagramy na PC-tach, na Steam Decku, Xbox One, Series X i S, a także na PS4 oraz PS5. Za grę przyjdzie nam zapłacić od 147 zł za wersję cyfrową do 309 zł za wersje pudełkowe. Grę oczywiście ogramy w ramach Game Passa. Czy Wulong Fallen Dynasty jest wart swojej ceny? Tak, ale tylko i wyłącznie jeżeli jesteście ogromnymi fanami Sekiro i Nioh oraz są Innym graczom polecam poczekać na promocję, a najlepiej ograć tą grę po prostu w ramach Game Passa. Wulong Fallen Dynasty to w mojej ocenie całkiem niezła gra. To jest solidne 6 na 10, gra ma swoje problemy, niemniej jednak jeżeli lubicie gry o bardzo wysokim poziomie trudności, daje ona niesamowicie dużo satysfakcji. Chińska przygoda w moim przypadku zajęła 40,5 godziny i na pewno wydłuży ją liczny grind przed paroma naprawdę upierdliwymi bossami. Polecam, nie polecam grę ulą fallen dynasty.